Witam kolegów hodowców i hodowczynie. Chciałem tutaj pokazać kilka głąbków, z którymi bym się podzielił z hodowcami. Wybrałem takich tylko, uważam, z najważniejszych moich par. Pierwszą, którą tu pokazuję, to jest samiczka, jedyna, która jest tutaj starsza samiczka. Ona jest z 15 roku, lotowana jest od młodziaka. Rok w rok jest w koszu. Sprzedaję ją, bo wycofałem ją tylko dlatego, że jako roczna leciała super, jako dwuletnia, bo jako roczna miała 6 konkursów, a dwuletnia miała 9 konkursów. A teraz ta samiczka mi się zepsuła, dlatego że po czwartym, piątym locie zaczyna mi się łączyć z innymi samiczkami. I dlatego ją wycofałem. A ona pochodzi z linii Shellens. Przepiękna samica, bardzo spokojna. A mam jej rodzeństwo, mam ich rodziców, to komuś ją odsprzedam, bo do lotu ona... Od lotu mi się ona nie nadaje, tylko do spodu. Przez to, że się zacznie łączyć z samicami, to już nie robi takich lot wyników. Dopóki jeszcze ciągnie ją do gniazda, to może z gniazda, jakby ktoś leciał, to by leciała super. Ona jest z 15 roku, ona ma 66-34. Tutaj teraz wszystkie gołąbki będą z 2001 roku. Niektóre to są późniejsze gołąbki. 2021, tak? Tak, 21 wszystko. To jest gołąb... To byliśmy u Szwidego, oryginalny gołąb od Rafała Steinhoffa. To jest późny gołąb, bo jeszcze nie ma ani jednej lotki rzucone. To jest samczyk. Też przepiękny samczyk, przepiękna budowa. Także to ma numer 148. Tam do dowodów do nich, to tam ona do Rafała zadzwonić, to tam dokładnie opowie, po czym są. To trzy gołąbki będą właśnie tutaj od Rafała, cośmy przywieźli. Może te trzy najpierw pokażemy. To już jest też samczyk, starszy samczyk. Trzylotka ma do końca do spierzenia. Z jednej strony ma dwa piórka białe. Gołąb jest 381. Gołąb jest... No w ogóle wszystkie te trzy samczyki to są... Budowa jest, te ogłębia jest przepiękna. Dosłownie to tam popatrzeć, to ogon w pióreczko. Takie młode gołąbki, to się denerwowe, to jeszcze w klatce nie było. Tak, i ten siwy samczyk. Są trzy oryginalne gołębie od hodowli Eckert Schwide, Rafał Steinhoff. Też ma trzy lotka do końca. Ten karpiaty, co był pierwszy, jest najmłodszy z nich wszystkich. A to jest siwy samczyk. Ten ma dwa lotka do końca do wyrzucenia. A jego numer to jest 386. Tak. Tu jest gołąbek z mojej hodowli. To jest wnuczka mojej starej połowej. 745. Z tych fale As. Jej rodzeństwo na wspólnym gemniku na Krakusie było z finału 64 i z drugiego lotu tam było drugi. To jej rodzeństwo z gniazda. To babcią jest ta moja stara połowa. To jest po córce starej połowy. Przepiękna samiczka. Ma dwa lotka do końca. Ona tak jak ta babcia wszystkie. To jest też wnuk starej połowy, tylko że po innej siostrze. A ojciec był z tych zwarty. To już widać po skrzydle. Też młody gołąbek, on jeszcze ma 6 lotek do wyrzucenia. To będzie samczyk. To też wszystko z tych takich najważniejszych moich par gospodowych. Tu mam piękną szymelkę samiczkę. To jest też, to będzie prawnuczka już starej połowej. To jej matka to jest szymelka, ale taka do krwi sparowana na rakietie, taki incuk do rakietie. A ojciec jest dołożony z nowej głębi przywiezionych od Heidemana. To jest przepiękna samiczka szymelka. Jej siostra w tym roku z czwartego lotu u mnie siadła pierwsza, a w czołówce w oddziale, tam była dziesiątce w oddziale. Także z tej pary bardzo ładnie latały w tym roku młodziaki. Ta para pierwszy raz jest tak zresztą złożona. A tutaj też jest. To jest też ta siwa samiczka, to jest po matce połowej. Jej matka już dużo gołębi wydała, bardzo dobrych. To jest też prawnuczka mojej starej tej połowej, nie? Też samiczka ma jedno lotko do końca do wyrzucenia, ale przepiękna samiczka jest. No, w ogóle to upierzenie ma takie. A też ta matka połowa, jej matka jest połowa, to już w różnych kombinacjach wydała bardzo dobre gołębie, nie? Samiec jest też nowy dołożony teraz od Heidemana. Nowa para złożona. Rodzeństwo bardzo fajnie leciało w tym roku. A zostawiłem tą taką późniejszą samiczkę. Jakby ktoś był zainteresowany, to
to można dzwonić. Tu mamy tak to. Co my tu jeszcze mamy? Tu zostawiłem późnego samczyka po lotach. On jeszcze nie ma chyba ani jednej lotki wyrzuconej. Tak, on pierwszą lotkę dopiero wyrzucił. Jego matkę w tym roku wycofałem też z 15 roku do rozpłodu. On jest jeszcze z linii Headwonder. Jego matkę wycofałem, bo jego siostra u mnie jest jedną z lepszych lotniczek. W tym roku potrafiła, jego siostra potrafiła z 500-ki przylecieć, bodajże chyba 8 w oddziale, pod wiatr w upale, a za tydzień było 300 z silnym bardzo wiatrem i też przyleciała w pierwszej 10 w oddziale. Nie? Jego siostra, nie przeszkadza, czy jest 500 pod wiatr, czy z wiatrem. Dlatego tą matkę wycofałem, a tu zostawiłem po lotach jeszcze samczyk. To jest brat tej mojej takiej dobrej lotniczki. Tu wychowałem samczyka, samczyk też jest późny, ale jest przepiękny. Nie będę miał miejsca, miałem zostawić go sobie, ale nie będę miał miejsca oczywiście. Dwa lotka ma do wyrzucenia. Nie będę miał miejsca go połączyć, to bez szkoda, żeby siedział za rok za darmo cały, to może ktoś z niego skorzysta. To jest gołąb. Rodziców nabyłem od Rafała Steinhoffa, a rodzice są z dwóch stron dzieci najlepszej samicy rozpłodowej od Heidemana. Bo tam w rodowodzie będzie widać. To wszystkie co najlepsze gołębie wyszły od Heidemana, to w tym gołębiu siedzi ich ta, będzie prababcia. W tym gołąbku jest. Ja tą parę na jesień złączyłem razem i zostawiłem sobie samiczkę jedną, a samczyka to bym komuś sprzedał, bo trzeba cele na niego szykować, a no nie ma szans, ale gołąb jest, mówię, że przepięknej budowy. Tu mam jeszcze ciemnego samczyka. Ja wziąłem od Świdego też kilka samiczek do lotu, bo ja tylko samiczki mnie interesowały. To jak jako młody przyszło, to miała być samiczka, ale jest na pewno samiec. Jest przelotowany u mnie, to jest na oryginalnej obrączce od Świdego 539. Jest przelotowany. Ma dwa konkursy z ostatniego i przedostatniego lotu. Z tych dwóch najciężejszych lotów, ten ostatni był bardzo ciężki lot. Pod wiatr 300 km, ale ten sobie poradził. Jakby była samiczka, to by została, a samczyk no, musi wyjść. No, gołąb jest też bardzo śliczny. Rodowód do niego będzie oryginalny od doktora Schwide. Także gołąb 5 lotów zrobił, dwa konkursy z dwóch ostatnich lotów ma. Tu jeszcze został też jeden samczyk, teraz się okazało też, że samczyk. Bardzo późno startował na lotach, bo jeszcze ma w tym momencie ma jeszcze dwie lotki do wyrzucenia. Był bardzo późno, zrobił wszystkie loty, nawet nie patrzyłem ile ma konkursów. Jest po bardzo ważnej mojej parze. Jego matka, oryginalna od doktora Schwide, to tej matki półbrat u Eckerta teraz ma 14 na 14, 14 wkłada 14 konkursów. Czyli dziadek tego gołębia, to jest najlepszy gołąb rozpłodowy u Świdego. Ten gołąb u mnie był przylotowany, zrobił wszystkie loty. 5 wkładań, 5 konkursów, mniejszy samczyk, ale zamknięty w ogóle i plecy fajne, także cały program lotowy przeszedł. Mimo to, że był bardzo późny jak startował, miał jedną lotkę do wyrzucenia, wyrzuconą. No ma numer 2337. A tu został samczyk, też z tych linii rakietie, też ma dwa lotka do końca, nie był lotowany, to późniejszy samczyk, ale to jest taki bardzo imbryt z linii rakietie od strony matki, nie? Dołożony jest ojciec coś nowego, a matka jest zimbredowana linia rakietie, bo to jakby ktoś chciał właśnie tą linię rakietie, samczyk jest bardzo ładny. No także to wszystkie gąbki, które pokazałem. Więcej informacji to tam można do mnie dzwonić. Do mnie czy do Rafała, tam Stasiu na pewno też wyświetli Rafała numer telefonu. Jakby tam ktoś był zainteresowany tymi trzema gąbkami, co są od Rafała, to można zadzwonić do Rafała. Dziękuję bardzo za uwagę i ja tak jeszcze polecam. Bonusowo Cię nas zaskoczy na koniec, Marek, bo ja zawsze zaskakuję, bo w tym roku miałeś bardzo fajny, że tak powiem, bardzo fajny sezon, nie? Tutaj samice praktycznie ci szły od początku, kategorie poskładane świetnie,
może trochę powiesz, bo faktycznie sezon był dobry. Nie, no sezon, odkąd notuję, w tym roku był najlepszy. Ja nie jestem taki, żeby tam się chwalić tym, tu Staszek mnie ciągnie za język trochę. No, odkąd lotuję głębiami, to w tym roku miałem najlepszy sezon, lotuję tylko samiczkami. Nie mam też na to tyle czasu, co bym chciał, żeby one miały te gołębie. Dlatego mówię, o większość samczyków odsprzedaję, bo te samczyki mi tutaj tak nie są do niczego potrzebne. No ogólnie bardzo dobrze. No ja w tym roku też tylko chcę wpisać maksymalnie może 60 samic do lotu. Samce siedzą w domu. Chcę się dalej pobawić tymi samicami. W sezonie wiadomo, że się trafią dwa loty takie typowo pod samce. No ale chodzi o pracę, to jest połowę mojej pracy, nie? Bo sam oblot, no, wywożenie, to nie wywożę tam, nie wiem, 200 głębi czy 150, tylko wywożę 60 samiczek. To wiadomo, że coś koło domu jaszczą złapie, to tam 50 zostaje do lotu. Ale no radziłem sobie w tym roku. No uważam, że nie ilość, tylko jakość w gębniku i chodzenie, nie? Bo... A powiedz mi, Marek, jeżeli chodzi o kwestię już bierzenia, jak to wygląda u Ciebie w hodowli na lotnikach? To już jest końcówka, jak to tam u Ciebie się teraz ma? Większość tych gołębi starszych, takie co wiadomo, że z lutym czy z marca, to ostatni lotko im odrasta, jest w połowie odrośnięcia. Tam jest kilka takich samiczek, co taki bardzo późnik były, no to mają jeszcze po dwa lotka do końca. Praktycznie można powiedzieć, że pierzenie już jest przy końcowi, nie? No ja zawsze uważam, że okres pierzenia jest, nie wiem, może nawet trochę ważniejszy niż loty u mnie. No, karmę dostają taką samą, może nawet lepszą niż w trakcie lotów. Także... A powiedz mi właśnie, Marek, jeżeli chodzi o karmienie, to tutaj praktycznie idą mocne karmy, czy jak to u Ciebie? Nie, bardzo mocne karmy, bardzo dużo oleistych rzeczy, orzeszki też dodaję, no u mnie gołębie, konopie mają cały czas praktycznie w karmie. Okres pierzenia, no i oprócz tego jeszcze jakieś białka dodaję i no staram się ich trzymać w znakomitym zdrowiu. Też, żeby gołębie się nie przepasały, bo to uważam, że to jest bardzo ważne. Muszą dostać, dobrze jeść, ale żeby nie były przypasione. Gołębie tak się nie bierzą wtedy, jak się przypasą. Często łapię gołębie specjalnie w rękę, żeby zobaczyć, jak wyglądają w danej chwili. Jak z karmą dalej postępować. To wszystko się, pierzenie później się odbije wszystko na lotach, nie? Jak teraz gołębie będą mieli kiepskie upierzenie, też później tego nie nadrobimy, nie? A staram, karmię gołębie bardzo dobrze i tak samo produkty podaję i także gołębie są zadbane nawet chyba lepiej jak w czasie lotu, bo jest więcej czasu. Teraz taka jest pora, że nie ma może tyle pracy i koło domu i na polu, to gołębie są bardzo zadbane. No i kąpiele no minimum raz w tygodniu, nie? Nawet jak jest teraz, bo już trochę śnieg spadł, jak jest plus 2 stopnie, to u mnie gęby tak się kąpią. Bo wiadomo, że jak będzie tam na minusie, to gęby nie kąpie, ale jak tylko będzie w dzień plus 2, to już gęby się kąpią, nie? Nawet jak, bo teraz już tak kąpią się, ale już tak niechętnie, jak prędzej, jak jeszcze się rozpierzone były, to dwa razy w tygodniu dawałem kąpiel i widziałem, że chętnie się kąpią, to bardzo, bardzo im to pomaga. Okej, to pięknie dziękujemy Ci za informację. Fajnie, bo ja to zawsze mówię, z Markiem można porozmawiać. To jest hodowca, do którego nawet jak sobie zadzwonię, czy któryś hodowca, to zawsze jak będzie miał troszeczkę czasu. Oczywiście teraz jest inaczej, bo tak jak wspomniał, mniej tej pracy jest koło domu i na roli, to więcej może rozmawiać. A czykolwiek jak zadzwonię, to zawsze coś podpowie, coś można z nim porozmawiać. Także bardzo fajnie, że możemy częściej odwiedzać Marka. Zresztą nie ukrywam, ja też kilka gołąbków do siebie, do par rozpłodowych przywiozłem od kolegi Marka i będziemy w następnym roku lecieć młodzieżą, także będziemy się bawić. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam.